W małej wiosce w Polsce, którą od najbliższego miasta dzielą spore kilometry, mieszkała dziewczyna o imieniu Karolina. Bardzo lubiła opowieści przygodowe, zarówno na ekranie, jak i na papierze, choć jej własne życie było od nich bardzo różne. Była cicha i miała trudności w szkole, co sprawiało, że często czuła się osamotniona. Mimo to marzyła o poznaniu świata poza swoją lokalną granicą często zamykała oczy i wyobrażała sobie, że jest gdzieś daleko, gdzie może być kimś więcej niż tylko mało mówną dziewczyną z problemami w nauce. Jej dusza spragniona była przygód i tajemnic, które wydawały się być na wyciągnięcie ręki, tuż za zakrętem leśnej ścieżki, którą tak często przemierzała w poszukiwaniu ukojenia. Ucieczka z kolejnej monotonnej lekcji stała się dla Karoliny początkiem niebezpiecznych zdarzeń. W głębi leśnego labiryntu, gdzie światło dnia ledwo przebijało się przez gęste korony drzew, spotkała chłopaka o pociągającym wyglądzie i magnetycznej osobowości. Jego tajemnicza postać od razu wzbudziła jej zainteresowanie do tego stopnia, że przez kolejne dni opuszczała ostatnie lekcje, aby ponownie go zobaczyć. Z każdym kolejnym spotkaniem chłopak coraz bardziej wciągał ją w swoją sieć opowiadań i obietnic. Z początku jego historie o dalekich krainach i starożytnej wiedzy wydawały się jedynie fascynującymi opowieściami, które pozwalały Karolinie na chwilę uciec od szarej rzeczywistości. Z czasem jednak chłopak zaczął przyprowadzać dodatkowe osoby, które przedstawiał jako swoich dobrych znajomych. Stosował subtelne sztuczki, których nie dostrzegała, aby wprowadzić ją głębiej w swoje towarzystwo. Zaczynał od drobnych próśb, by Karolina uczestniczyła w spotkaniach z przyjaciółmi, które stopniowo okazywały się być zorganizowanymi zgromadzeniami. Chłopak umiejętnie wykorzystywał jej ciekawość, przedstawiając członkostwo w grupie jako jedyną drogę do prawdziwej wiedzy. Z każdym dniem umacniał w niej przekonanie, że tylko oni posiadają klucz do głębszego znaczenia życia. Karolina w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ją pytania, stopniowo zaczęła akceptować te idee jako swoje. Ich znajomość rozwijała się, a chłopak począł stosować niezauważalne techniki izolacyjne, których kompletnie nie była świadoma, powoli odciągając ją od rodziny. Pod pretekstem unikalnych spotkań sprawiał, że Karolina coraz więcej czasu spędzała z nim i jego towarzyszami. Pochwały za otwarty umysł i szczególną wrażliwość sprawiały, że czuła się wyjątkowa i doceniona, co tylko pogłębiało jej zaangażowanie. Jego manipulacja osiągnęła szczyt, gdy chłopak zaczął wprowadzać Karolinę w swoje wierzenia, przedstawiając je jako odkrywcze i wyzwolone od społecznych ograniczeń. Przy każdym kroku zapewniał ją, że to, co robią, jest słuszne i ważne wykorzystując jej zaufanie i naiwność karolina zanurzona w nowo znalezionym świecie prawdy nie zdawała sobie sprawy jak głęboko została wplątana w sieć intryk które miały zaprowadzić ją do nieodwracalnych konsekwencji dziewczyna kiedyś blisko związana z rodzicami stopniowo stawała się cieniem dawnej siebie oddalając się od nich zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Jej nieobecność w domu stawała się coraz bardziej zauważalna, a rodzina, zaniepokojona jej długimi godzinami spędzonymi poza domem, zaczęła zadawać pytania. Nie znajdowała już wspólnego języka z domownikami, których troska i próby porozumienia kończyły się niepowodzeniem. Również w szkole namnażały się kolejne problemy. Opuszczone lekcje i zaniedbane obowiązki stały się normą, a nauczyciele zaczęli dostrzegać niepokojące zmiany w jej zachowaniu. Angażując się coraz bardziej w działalność grupy, Karolina znajdowała w niej to, czego, jak jej się wydawało, brakowało jej w zwykłym życiu: poczucie przynależności, celu i akceptacji. Chłopak, który wprowadził ją w metafizyczny świat, wydawał się być jedyną osobą, która ją rozumiała. Jego podstępne zagrywki sprawiły, że Karolina zaczęła postrzegać swoją rodzinę jako przeszkody na drodze do duchowego przebudzenia, które obiecywała nowa zbiorowość. Rodzice Karoliny, zrozpaczeni i bezradni wobec jej coraz większej alienacji, próbowali różnych sposobów, aby przywrócić córkę do realnego świata. Mimo to każda próba dialogu kończyła się fiaskiem, a dziewczyna coraz bardziej zamykała się w sobie, odrzucając wszelką pomoc. Swój autorytet w jej oczach utracili całkowicie, gdy spróbowali odsłonić przed nią prawdę o ludziach, z którymi się związała przedstawili ich jako niebezpieczną sektę, mającą ukryty cel i chcącą wprowadzić zamęt w jej myślach. Karolina, słysząc słowo sekta, zareagowała ze wściekłością. Nie akceptowała tego terminu, starając się usunąć go ze swojej świadomości. Po zwierzeniu się chłopakowi o swoich konfliktach z rodzicami, uznał on, że jest gotowa na następny etap obserwując skutki swojego mataczenia, był przekonany, że umysł Karoliny został skutecznie przeprogramowany według jego zamiarów i nic już nie mogło jej od niego oddzielić. Jednakże, kiedy doświadczenia pierwszych inicjacyjnych rytuałów stopniowo zaczęły ujawniać mroczny świat, o którego istnieniu wcześniej nie miała pojęcia, w umyśle Karoliny pojawiły się iskierki zdrowego rozsądku. Fascynacja obietnicami głębokiego zrozumienia świata i duchowego przebudzenia ustąpiła miejsca niepewności, gdy zrozumiała, że rzeczywistość, w którą została wplątana, była o wiele bardziej ponura, niż mogła sobie wyobrazić. Rytuały początkowo wydające się jedynie symbolicznymi gestami i słowami, z czasem zyskiwały na intensywności. Karolina była świadkiem obrzędów, które testowały jej wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Wymagano od niej uczestnictwa w nocnych ceremoniach, podczas których blask pochodni oświetlał sceny, zostawiające ślady w jej umyśle. Te momenty, pełne brutalności i niezrozumiałych zaklęć, miały na celu oczyszczenie i przygotowanie jej do dalszej ścieżki wtajemniczenia. Z każdym kolejnym rytuałem Karolina coraz bardziej uświadamiała sobie, że granica między tym, co uważała za duchowy rozwój, a brakiem moralnych zasad, została przekroczona. Odczuwała rosnący lęk, ale jednocześnie zdawała sobie sprawę, że ucieczka może nie być już możliwa. Sieć zobowiązań i strachu, którą sekta roztoczyła wokół niej, sprawiała, że każda myśl o opuszczeniu grupy była szybko tłumiona przez przekonanie o niemożności wycofania się. W tym procesie Karolina zaczęła tracić siebie. Jej wcześniejsza tożsamość, marzenia i aspiracje zostały zastąpione przez ciągłą obecność grozy i poczucia bezradności. Z każdym dniem, który spędzała w otoczeniu sekty, coraz bardziej oddalała się od osoby, którą kiedyś była, stając się narzędziem w rękach ludzi, którzy wykorzystywali jej naiwność i młody wiek. To, co miało być drogą do odkrycia znaczenia egzystencji, przekształciło się w koszmar, z którego Karolina nie mogła się obudzić. Wplątana w sieć intryg i fałszywych obietnic, została pozbawiona możliwości wyboru i wolności, stając się cichym świadkiem przemiany, która zmieniła jej życie w niewyobrażalny sposób. Kiedyś, pełna nadziei i marzeń, odkryła przerażającą prawdę o sekcie, do której tak nieostrożnie się zbliżyła. Początkowy zachwyt i uwielbienie szybko zbledły, kiedy uświadomiła sobie, że jej nowi przyjaciele dążą do czegoś znacznie bardziej mrocznego i niebezpiecznego. Rytualna ofiara, o której mówiono w szeptach, miała na celu obudzenie starożytnej mocy, której natura była jej do tej pory obca. Karolina zaczęła podejrzewać, że stała się częścią planu, który przekraczał wszystko, co mogła sobie wyobrazić, planu, który wymagał największego z możliwych poświęceń. W miarę jak sekretne cele sekty stawały się dla niej coraz bardziej jasne, poczuła narastający lęk i desperację. Uświadomienie sobie, że została wybrana do odgrywania kluczowej roli w wydarzeniu, którego konsekwencje były nie tylko niepewne, ale i potencjalnie katastrofalne, było dla niej szokiem. Mimo poczucia zagubienia i strachu, Karolina próbowała szukać sposobu ucieczki. Jednak sieć nadzoru, którą sekta na nią rzuciła, zdawała się być zbyt gęsta, by móc się przez nią przedrzeć. Odkrycie wstrząsających zamierzeń sekty było punktem zwrotnym, momentem, w którym zdała sobie sprawę z całej powagi sytuacji, w jakiej się znalazła. Karolina, świadoma makabrycznej przyszłości, podjęła desperacką decyzję o ucieczce. Miała nadzieję, że uda jej się znaleźć pomoc i ostrzec innych, jej próba okazała się jednak daremna. Sekta, mająca bezwzględne metody kontroli, szybko odcięła jej wszelkie możliwości działania. Dziewczyna została całkowicie odizolowana od świata zewnętrznego, co było nie tylko fizycznym, ale i psychicznym więzieniem. Każdy jej ruch był monitorowany, a kontakt z rodziną został brutalnie przerwany. Została zmuszona do uczestnictwa w jeszcze intensywniejszych rytuałach które miały na celu nie tylko oczyszczenie jej z myśli o ucieczce, ale i jeszcze głębsze związanie z grupą. To doświadczenie pogłębiło uczucie bezsilności Karoliny. Uświadomiła sobie, że sekta nie cofnie się przed niczym, aby utrzymać kontrolę nad swoimi członkami. Strach, który wcześniej czuła, teraz zamienił się w paraliżujący terror. Po kilku dniach w odosobnieniu w ostatnią noc miesiąca w otoczeniu gęstego lasu, Karolina znalazła się w samym sercu mrocznego obrzędu, który miał zdecydować o jej losie. Sekta, która kiedyś obiecywała jej odkrycie zagadek istnienia, Teraz przygotowywała się do złożenia jej w ofierze, wierząc, że ten akt będzie kluczem do obudzenia pradawnej potęgi, na którą czekali od pokoleń. Otoczona przez członków sekty ubranych w ceremonialne szaty, z twarzami ukrytymi za maskami, z groteskowymi wizerunkami, Karolina czuła przemożny strach, ale i pewnego rodzaju rezygnację zrozumiała, że próby ucieczki, walki i błagania o litość były daremne w obliczu nieubłaganego przeznaczenia, do którego została podstępnie przymuszona. Rytuał odbywał się w głębokiej tajemnicy, zdala od oczu zewnętrznego świata w miejscu, gdzie tylko księżyc był świadkiem ich czynów. Wokół ołtarza, na którym leżała przykuta łańcuchami do zimnego kamienia, rozlegały się niezrozumiałe zaklęcia i modlitwy. Powietrze wypełniło się gęstym, niemal namacalnym napięciem, a zapach kadzideł mieszał się z dymem pochodni, skręcającym się w dziwaczne kształty. W pewnej chwili jeden z uczestników z najgroźniej wyglądającą maską, trzymając w dłoniach ceremonialny nóż, podszedł do ołtarza. Ostrze żywiołowo odbijało blask płomieni, jakby łaknęło zanurzenia się w skrępowanym ciele dziewczyny. Jego głos głęboki i rezonujący wznosił inkantacje, które sprawiały, że krew w żyłach Karoliny zamarzała. Członkowie sekty zacieśnili krąg. A ich szepty zintensyfikowały się do nieznośnego crescendo, tworząc złowrogi chór bez miejsca na litość czy wahanie. W momencie, gdy nóż zaczął opadać, celując w miejsce, gdzie znajdowało się serce Karoliny, las wypełnił się odgłosem, który był zarówno koncertyną rozpaczy, jak i triumfu ciemności. Jej niewysłuchany krzyk rozbrzmiewał w uszach tych, którzy byli dobrowolnymi świadkami tego bestialskiego czynu. Jej ciepła krew spłynęła po zimnym kamieniu i znikła w otworze u jego podstawy. Okrutny mord zaspokoił nieludzkie pragnienia sekty. Rytuał dobiegł końca w ciszy, która była głębsza i bardziej przerażająca niż jakikolwiek dźwięk. W chwili, gdy wszystko wydawało się być zatopione w niepokojącej pustce, wokół ciała Karoliny pojawił się niewyjaśniony ogień. Płomienie, nie emitujące ciepła ani światła znanego światu fizycznemu, tańczyły wokół niej w hipnotyzującym rytmie. W jednej niemal sakralnej chwili ciało Karoliny zostało pochłonięte przez ten tajemniczy ogień, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów, jak gdyby nigdy nie istniało. Z szalejących płomieni odezwał się surowy i dziki głos, który nie pasował do tej rzeczywistości. Sekta, patrząc na to zjawisko, odczuwała głębokie zadowolenie i spełnienie, wierząc, że ich zaklęcia osiągnęły zamierzony cel i że ich długo oczekiwana moc została w końcu obudzona. Wreszcie zagadkowy ogień wygasł, pokrętna mowa ucichła, a uczestnicy makabrycznego obrzędu oddalili się w ciszy. Zniknięcie Karoliny wywołało w jej rodzinie i społeczności wioski fale szoku i niepokoju. Dni zamieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące bez żadnego śladu czy wskazówki, co mogło się z nią stać. Poszukiwania zarówno lokalne, jak i rozszerzone, nie przynosiły żadnych rezultatów, pozostawiając rodzinę w stanie zawieszenia i ciągłej nadziei na jakikolwiek znak od dziewczyny. Z czasem jej zniknięcie stało się tematem wielu rozmów w wiosce, owianym aurą tajemnicy i spekulacji. Ludzie snuli teorię, próbując wytłumaczyć jej niespodziewaną nieobecność, od możliwości ucieczki, po porwanie. Historia Karoliny przemieniła się w miejscową legendę, która była przekazywana szeptem. Rodzina, choć z czasem musiała nauczyć się żyć z bólem niepewności, nigdy nie przestała szukać odpowiedzi. Po wydarzeniach z rytualnej nocy, sekta wraz z chłopakiem który pełnił rolę przewodnika i manipulatora, szybko wyniosła się z tej okolicy, zostawiając za sobą jedynie cisze i niezliczone pytania. Przenosząc się do innej części Polski, grupa ta kontynuowała mroczne praktyki w nowym miejscu, starannie ukrywając swoją obecność przed oczami prawa i ręką sprawiedliwości. Ich metody pozostały niezmienne wykorzystywanie naiwności młodych osób, aby wciągnąć je w swoje szeregi i użyć w niebezpiecznych celach. Rozpoczęły się ponowne poszukiwania kolejnej łatwowiernej ofiary, która mogłaby ulec ich złowieszczym konszachtom. Niestety w obecnych czasach prawdopodobnie szybko namierzyli już następną bezbronną duszę.